przechodzimy do naszego kolejnego gościa, z którym chciałbym zacząć. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim gościem Jędrzej Urbański, TikToker, wizażysta, ale posłuchaj, bo zacznę przewrotnie. Zapinamy pasy i jedziemy. Okay. Safety first. Jest taka prawda. Chwilę po tym, jak rozpocząłem program, była prognoza pogody i prasóweczka. I po prasóweczce oddałem głos, albo zagraliśmy materiałem, który nagrała Odeta Moro, a rozmawiała z Wojciechem Manem i panem Krzysztofem Materną, którzy po latach usiedli znowu ze sobą w studio, nagrali podcast. Wiesz, co powiedzieli na temat młodości, nowego pokolenia, że obawiają się, że ich język nie będzie zrozumiały dla młodego pokolenia. Ty jesteś człowiekiem, który dzięki nowoczesnym narzędziom, platformie, mediom społecznościowym jest świetnie rozumiany, bardzo dobrze odbierany. Na czym polega twój sukces i fenomen tego? Wiesz co, ja myślę, że byłem tym szczęściarzem wychowywania się gdzieś na granicy. Wiesz, gdzie jakby, powiedzmy, byłem jednym z ostatnich pokoleń, które bawiło się na dworze, ale zahaczyłem też już o to. Czyli pana Mana zrozumiesz, a też nauczyłeś się... Dokładnie, dokładnie. A więc jestem gdzieś tam jedną nogą wśród tych milenialsów, drugą nogą wśród tych jakby młodzieży Gen Z, Czyli czerpiesz z dwóch pokoleń i to jest może twoja dokładnie. Ja uważam, że to jest naprawdę szczęście, okay, że jakby rozumiem jednych, rozumiem drugich. I potrafię fajnie między jednymi a drugimi lawirować, przepraszam. Przygotowując się, trafiłem na taki materiał w necie, jak odwiedziłeś swoje stare liceum i opowiadałeś. O, no. To było genialne. Mm. To było genialne opowiedzieć swoją historię o studiach, o Paryżu, o tym, z kim pracujesz, jak kreujesz. Taki moment chyba jest dobry do podsumowania. Chyba mi się udało. Wiesz co, ja bym chciał, nie spoczywam na laurach, ja powiem, że chyba mi się udało wystartować. Mam nadzieję, wystartować, dokładnie. Okay. I mam nadzieję, że na starość, jak już będę siedział sobie przy tym kominku ze stadem jamników, to wtedy powiem, o, udało mi się, wiesz. Znaczy, wiesz, udało mi się wyrwać z tej małej mieściny, wiesz, zrobić coś fajnego. Fajne jest to, że mogę właśnie wrócić do tej młodzieży, z tych ławek, przy których ja siedziałem te 10 lat temu, i przekazać im, że się da. Fajnie, że wiesz, że szkoła stawia mnie gdzieś jako przykład. Jeden z wielu, bo jakby nie jestem oczywiście jedyną osobą, która z mojego liceum coś tam fajnego zrobiła i robi. Natomiast bardzo miłe było to i cieszę się, że mogłem do tych młodszych pokoleń właśnie z nimi usiąść, poopowiadać im o swojej drodze, jak to wyglądało, jak to wygląda i że naprawdę, naprawdę się da. Treści, które wrzucasz na TikTok, trafiają do setek tysięcy ludzi. Bierzesz odpowiedzialność taką stuprocentową z tym, jak ten materiał zostanie przez nich odebrany i jakie piętno na nich może odcisnąć. Wiesz, to jest duża odpowiedzialność. To jest duża odpowiedzialność i ja uważam, że wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za swoje czyny, za to, co mówimy, robimy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że moje treści są totalnie bezpieczne, poprawiają ludziom humor. Słuchaj, bo to jest tylko i wyłącznie wprowadzenie do tego. Okej, okay, okej, okay. Zrobiłem coś, o czym nie wiem. Nie, właśnie, wszystko jest genialne. Tylko więc się... nie, totalnie zawsze biorę odpowiedzialność za to, co robię, mówię i czynię. Jakby wyniosłem to z domu, że biorę zawsze wszystko na klatę, więc... Okej, wiesz, że zbliżają się wybory i mówimy... Oj, czekam na to bardzo. I mówimy o pewnej świadomości, o takiej świadomości... I branie odpowiedzialności. Jeżeli masz możliwość, czyli skończyłeś 18 lat, dysponujesz prawem wyborczym, czy uważasz, że TikTok, szeroko rozumiane social media, są odpowiednią platformą do tego, żeby wchodzić w interakcje z ludźmi i mówić im jasno, nie sugeruję ci decyzji, czy twój głos będzie na lewą, czy na prawą stronę, po prostu idź i zagłosuj. Wiesz co, ja uważam, że to jest świetne narzędzie. Ogólnie, że TikTok jest świetną platformą, jeżeli jest dobrze wykorzystywana. Jest tam bardzo dużo młodzieży, ale nie tylko, jakby TikToka w obecnych czasach mają wszyscy. Natomiast głównie młodzież i młodzież na tym TikToku siedzi i ja uważam, że to jest świetne właśnie narzędzie, żeby do tej młodzieży dotrzeć. Jakby umówmy się,
młodzież nie ogląda telewizji, wiesz, moje pokolenie już też jakby przerzuca się z tej telewizji bardziej na gdzieś tam streaming i internet. Dlatego uważam, że jeżeli chcemy dotrzeć do młodych osób, to czy nam się to podoba, czy nie, TikTok kojarzy się różnym ludziom, wiesz, z taką platformą, a wiesz, głupia platforma. Natomiast TikTok jest uważam świetnym narzędziem właśnie do docierania do młodych ludzi. Co fajne, na TikToku inaczej. Czy tam można znaleźć hejt, albo czy tam jest... Masę, wiesz co? Ja jestem takim szczęściarzem. Nie wiem, jak to się stało, niech trwa to jak najdłużej, słuchaj. Dużo tego szczęścia dookoła ciebie. Ja... słuchaj, ostatnio byłem u wróżki, powiedziała, że do końca roku będzie pikowelo, więc wiesz. Po programie, w którym brałem udział i teraz pod moimi TikTokami... Tak, mówimy o telewizyjnym show. Tak. I ogólnie jakby pod działalnością, która się dzieje, tego hejtu nie ma. Mhm. Co mnie w ogóle bardzo zdziwiło jakby chociażby ze względu mojej natury i to, że razem z moim partnerem byliśmy jakby pierwszą parą jednopłciową w pierwszym tak dużym programie. I ja byłem przekonany, że ten hejt będzie na każdej możliwej platformie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a tego hejtu nie ma. I bardzo się cieszę, że jestem tak odbierany pozytywnie, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast tak, TikTok jest platformą, jak każda platforma internetowa, gdzie ten hejt potrafi się wylać w ilościach ogromnych, ponieważ no, ludzie mają to do siebie, że wiesz jak to jest. Oj, nikt nie, nie widzi. Nie wiem, nie mam TikToka, wiesz. No, to w sensie jakby nie mówię o TikToku, tylko mówię jakby o hejcie, że wiesz, ktoś sobie siedzi na drugiej stronie ekranu, napisze nawet coś krzywdzącego dla żartu, wiesz, to pójdzie. Gdzie ktoś podłapie, viral i tak dalej, niczego... i tak dalej. Dokładnie. Więc wszystko, każda platforma ma swoje plusy i minusy. Ja uważam, że TikTok jest świetną platformą, jeżeli jest dobrze używany. Co do wyborów, politycy też na tego TikToka się, że tak powiem, rzucili, też te TikToki wrzucają. Często jest to też taka troszkę pułapka, uważam, jeżeli... Pułapka jest... dla kogo? Dla TikTokera, influencera, twórcy? Dla odbiorców, którzy natrafią na przykład na TikToki polityków. A wyobrażasz sobie, że przychodzi partia polityczna, z którą, z poglądami której się utożsamiasz, jakby okej, to jest moja grupa ludzi, na których zagłosuję, prosząc, żebyś wykorzystał siebie, twoją platformę do tego, żeby gdzieś przemycać treści dotyczące wyborów i programu poszczególnej partii? Wiesz co? Ja słyszałem, że takie coś się dzieje. Dzieje się. Jeżeli chodzi o poszczególną... Ja mam swoje preferencje. Kropka. Myślę, że z mojej natury można wywnioskować jakie. Natomiast ja zawsze powtarzałem, że... Nie służyć brzydkiego słowa. No, można. Że nie głupi ten... Jest piątek. Dobra, to nie głupi ten, kto idzie na wybory i głosuje na konkretną partię. Głupi ten, kto nie korzysta z cudownego przywileju, jaki ma i na te wybory nie idzie w ogóle. Ponieważ mam wrażenie czasami, że te osoby, które na te wybory nie chcą iść, żyją z nadzieją, że nagle ich to magicznie ominie. Wiesz, nie poszedłem na wybory, więc to mnie ktoś to załatwi za mnie. Dokładnie. Te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które się wydarzą przez kolejne 4 lata, mnie nie dosięgną. Nic bardziej mylnego, bo chcąc, nie chcąc, wszystko nas dosięgnie. Uważam, że jesteśmy tak fajnie uprzywilejowani, że na raz na te 4 lata nasz głos naprawdę ma znaczenie, że skorzystajmy z tego, ponieważ jest to cudowna rzecz móc iść i wybrać. No lepiej nie można było tego spętować. Lepiej nie można było tego spętować. Bardzo ci dziękuję, dziękuję za również. Twoją obecność. Dzięki dzisiaj również. Mam szczęście, zawsze mam szczęście, widzisz, ja też mam szczęście, bo trafiam na ludzi z fajną, pozytywną energią. Spotykamy się w piątek, jest początek tygodnia, ale nie oszukujmy się, ja się obudziłem o 5:00, dzisiaj jest 9:00, o której otworzyłeś oczy. 6:50. Jak było, jak wyglądało twoje samopoczucie? Zwykle robię to o godzinie 9:30, więc... Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Ja mam nadzieję, że twój apel trafi nie tylko do twoich odbiorców, bez względu na kogo, ale pamiętajcie, wybory dotyczą nas wszystkich. Dokładnie. Jeżeli mamy prawo wyborcze 15, idziemy, głosujemy. I nie pozwólcie, żeby ktoś wybrał za was. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również.